zawsze przychodzi w najmniej spodziewanym momencie. Oblewa cię uczuciami, wspomnieniami, dreszczem. Wydobywa na powierzchnię uczucia, marzenia, wspomnienia. Przypomina o tym, jak krótkie i kruche jest życie. Czas tak płynie nieubłaganie. Nie można go dogonić. Nie można go kupić. Nie można go przywłaszczyć. Można tylko patrzeć, jak upływa. Jak wynurza się z wieczności chwili obecnej i na powrót przemija. I przychodzi to uczucie. Czy każdy to czuje? Czy jestem z tym sam? Czy nadążę za życiem? A czymże ono jest, jak nie tym, co definiuje jako ja? A więc zrobię to szybko, zrobię to bezpośrednio, abyście nie musieli czekać. Chcę powiedzieć wszystkim rozwojowcom, żeby nie czuli takiej presji, takiego stresu i takiego napięcia, że rzeczy nie postępują teraz do przodu, że wszystko się nie układa tak, jak być powinno, że nie są w stanie nadążyć za światem i że w ogóle nie jesteście w stanie zaangażować się we wszystko naraz i mieć takie cudowne i wymarzone życie, jakie myśleliście, że możecie mieć. I ewentualnie, jeżeli konfrontujecie swoje przekonania z tym, co dzieje się w tej chwili na zewnątrz, nas samych, przypominając, trwa pandemia koronawirusa i jesteście z tego powodu przytłoczeni albo zmartwieni, no to wypadałoby zaakceptować ten fakt i przyznać się do tego, że tak po prostu już jest. Tak zastanawiałem się w ogóle, jak ubrać to wideo w słowach, czy iść bardziej w stronę oskryptowanego wideo, w którym powiem to, co myślę, ale za każdym razem, kiedy idę w stronę takiego skryptu, łącza mi się ta część mnie, która odpowiada za nostalgię, za bycie romantycznym i filozofowanie, i znowu mniej czuję takiego spontana, energetyczno, radosnego i musiałem jakoś połączyć to wszystko razem, żeby żadna z części mnie nie czuła się odrzucona. Więc pomyślałem, że po prostu powiem wam to, co myślę, to, co czuję i to, co jest. Ostatnio sporo rozmawiam z moimi znajomymi, sporo rozmawiam z moimi bliskimi. Też miałem kilku klientów u siebie na coachingu, rozmawialiśmy o planach, rozmawialiśmy o przyszłości, rozmawialiśmy o celach. Stworzyłem niedawno kurs motywacji, do którego was serdecznie zachęcam i nawet tam, tworząc ten kurs motywacji, nie byłem w stanie tak w 100% wyzbyć się tego poczucia presji, że jest ta część nas, która chce osiągać, chce się rozwijać i chce działać, ale z drugiej strony te zewnętrzne uwarunkowania nas tak czasami przygniatają, że ciężko jest ocenić, co tak na dobrą sprawę jest w naszej kontroli, a co tak na dobrą sprawę dzieje się spontanicznie. I nieraz, wiecie, można mieć te rozkminy na tle duchowym, no bo z jednej strony mamy nasze ja, nasze ego, naszą wolę, z drugiej strony mamy siłę wyższą, wszystko to, co się dzieje. No ale o tym to można gadać w kółko i tak do żadnych wniosków się nie dochodzi i w zasadzie nie do końca jest to skuteczne w życiu. I myślę, że żeby wyciągnąć z tego jakieś wnioski dla siebie i wartość, no to trzeba troszeczkę tak dojść do sedna tego, na czym nam zależy. A to, na czym nam zależy, a przynajmniej mi zależy, co chciałbym przekazać wam w tym wideo, to jest to, że tłumienie smutku i bezradności w ogóle nie działa i w ogóle nie jest skuteczne. I ja wiem to po sobie, wiem w swoim własnym życiu, bo wiecie, to jest tak, fajnie jest na przykład gadać do kamery i mówić te fajne, pozytywne rzeczy. Bo to jest łatwe, to mi przychodzi naprawdę z dużo większą łatwością i lekkością, szczególnie teraz, gdy już dużo filmów zrobiłem, to już mam to wyrobione. Ale poza kamerami też czasami czuję bezradność, czasami czuję jakiś smutek, czasami czuję jakąś melancholię, rozmawiam z ludźmi, staram się im pomóc. Widzę, jak bardzo wszyscy ludzie są skomplikowani, jak każdy z nas ma inny świat i ta perspektywa życia jest naprawdę mega różna u każdego z nas i zawsze trzeba brać pod uwagę również to, że każdy z nas ma inną osobowość, więc inaczej filtruje życie i skupia się na innych rzeczach, nawet jeżeli
wrzucilibyśmy dwie osoby do tych samych sytuacji, to mogą widzieć totalnie co innego. No i musimy trochę zaakceptować, że tak już po prostu jest. W kwestii na przykład odpowiedzialności, no wszyscy doskonale wiemy, że COVID nas zablokował. No jesteśmy trochę w dupie, przedsiębiorcy są w dupie, freelancerzy są w dupie, osoby kreatywne są w dupie, osoby, które pracują na etacie, może czują się bezpiecznie, ale na dobrą sprawę też nie do końca, bo ta presja redukcji etatów i w ogóle jakby obostrzeń dotyka nas wszystkich, więc to poczucie stresu czy niepokoju tak na dobrą sprawę jest narzucone na nas, a im więcej ktoś ma obowiązków czy zobowiązań, czy takiej, nie wiem, właśnie tej presji zewnętrznej, tym czuje się jeszcze z tym jakby gorzej, nie? I teraz, wiecie, ta kwestia odpowiedzialności, brania za wszystko odpowiedzialności, no to brzmi fajnie w słowach, no bo dobra, jak ja wezmę odpowiedzialność za wszystko, to będę mógł zrobić wszystko i będę mógł zmienić wszystko. Tylko problem w tym, że nie działa to tak ładnie w rzeczywistości. Wiecie, to trochę tak, jakbyśmy oczekiwali od ludzi, żeby mieli kontrolę nad wszystkimi neuronami w ich mózgach, nie? I o ile ktoś tam może wyćwiczyć sobie spójny dialog wewnętrzny i gadanko, nie? I ten strumień myśli może ukierunkować w jakimś tam kierunku, nauczyć się stawiać intencje, przyciągać do swojego życia piękne rzeczy, o tyle w rzeczywistości wygląda to tak. Na wszystkie strony. Tak lata nasz umysł. Tam, i tam, i tam, i tam. I o ile są te różne techniki kontroli umysłu i one działają w jakimś tam stopniu, o tyle niecałkowitym. I no tak już jest, nie? Co ja będę tutaj podsumował. Powinienem to podsumować. Nie powinienem odrzucać podsumowywań. Chodzi po prostu o to, że COVID nas zablokował i nie czuj się odpowiedzialny w 100%, albo może inaczej, winny, bo tu chodzi o winę. Nie czuj się winny za to, że tak już po prostu jest. Ta-dam. Powiedziałem to. Dobra, mogę wychodzić. Już wiadomo, co chodzi. Trzymajcie się, elo, siemanero, dajcie łapeczki, komentarze i cuda, wianki, kwiatuszki. Widzimy się w kolejnym wideo. Ha, żartowałem. Wszyscy doskonale wiemy, że możliwości jest wiele, tak? Opcji tego, jak przeżyć życie. Ale to będzie mega filozoficzne wideo w ogóle. Jak mamy tyle możliwości, co można zrobić z tym życiem, tak? To wiemy też, że jak wybierzemy jakąś możliwość, to innych możliwości nie wybierzemy, bo nie ma takiej możliwości, abyśmy mogli wybrać wszystko. Więc człowiek poniekąd skazany jest na jego własny wybór, który jest wynikiem jego własnej oceny. Więc gdy próbujemy to wszystko ocenić, to czasami czuję się, jakby to było trochę tak, jakbyśmy strzelali z shotguna w powietrze. Tak, w powietrze strzelamy z shotguna w niebo i próbujemy upolować muchę. To w ogóle wideo miało być o humorze i o rozrywce, tak pierwotnie, ale zmieniła mi się koncepcja, to znaczy nie zmieniła mi się koncepcja, tylko dodało mi się coś nowego. Ale wideo o rozrywce i humorze też będzie, także wiecie. Czekajcie. Przyjdzie do was. Wszystko co dobre. Obiecuję. Szczególnie tutaj na tym kanale. Aha, i miałem jeszcze powiedzieć to. Jak już jest tyle możliwości i ty wybierzesz tą jedną, tą świecącą gwiazdę, która świeci tylko dla ciebie i widzisz, że ona jest taka piękna i taka ważna dla ciebie. Jak już ją wybierzesz, to i tak nigdy nie masz pewności, czy to co wybrałeś to jest właśnie to. Ten w sensie, że twój odpowiedni kierunek. Ponieważ rzeczy mogą zawsze ulec zmianie i w zasadzie zawsze ulegają zmianie. I to jest jeden z powodów, dlaczego ludzie niektórzy nie lubią planować czy wyznaczać celów i wolą iść na spontanie, bo wiedzą, że i tak wszystko się zmieni. Ale z drugiej strony znowu odrzucają tą kwestię odpowiedzialności i kontroli. Więc jak pogodzić jedno z drugim? Jak pogodzić jedno z drugim? Znajdź sobie jakiegoś guru i zadaj mu to pytanie, a potem zrzuć na niego odpowiedzialność i podejmij decyzję tak, jak on powiedział, że powinieneś podjąć decyzję, a potem uważaj, czy to on powiedział słuszną radę na temat twojego życia, bo ty podjąłeś decyzję taką, jaką była jego rada, a na końcu pomieszaj się w tym wszystkim jeszcze bardziej i miej świadomość tego, że nie masz wyboru i kontroli, ponieważ podjąłeś taką decyzję, jaką radą dał ci ten guru, a ty na dobrą sprawę nie masz własnego zdania. Numer konta jest na dole, w sensie, że tam możecie mnie wspierać. Para, para.
Ale wiecie, że to wszystko żarty były, nie? Ale nie do końca wszystko. Ale nie powiem wam, co wszystko to było żarty. Dzięki temu będziecie musieli sami przemyśleć sobie to, co powiedziałem i sami będziecie musieli dokonać analizy i przemyśleć sobie, co było żartem, a co powiedziałem na serio. To będzie dopiero niezła nauka. Ale skoro stworzyłem problem i już zdefiniowałem co nieco, to może podam wam jakieś rozwiązanie, albo przynajmniej to, do czego ja doszedłem i czym kieruję się, starając się nawigować sobą w świecie umysłu, w świecie iluzji. Wiesz, o czym mówię. Zostałeś wybrany. Podjąłeś tę decyzję. Nie ma odwrotu, misiek. Teraz płyniesz. Teraz płyniesz i będziesz płynął przez wieczność. Skup się na swoich wewnętrznych wartościach. Co to są wewnętrzne wartości? Jaką ja mam wartość w sobie, w środku? Czyli, że gdzie? Kieruję uwagę tutaj, do mojego ciała, do mojej klatki piersiowej, do moich trzewi i co ja tam czuję? Halo! Halo! Serce, płuca, jaką ja mam wartość? Nie mówią nic. Może powinienem zadzwonić do rodziców, trochę mi się nie chce. Ale powiedzmy, że jest coś w tobie, co rozpoznaje twój największy interes w tym świecie i w momencie, gdy za tym podążasz, to czujesz takie poczucie takiej ulgi. Jest tak fajnie. Rzeczy tak se płyną. I czujesz taką wewnętrzną spójność. I masz mniej stresu i mniej napięcia i życie sprawia ci więcej przyjemności. Więc to, o czym mówiłem, to właśnie. I to, o czym teraz pomyślałeś, weź sobie to zapisz na kartce, bo tym właśnie będziesz się kierował. Ogranicz ilość zobowiązań do twoich możliwości. Czyli może po prostu zacznij tak bardziej realistycznie oceniać to, w jakiej sytuacji jesteś w swoim życiu i co takiego możesz naprawdę zrobić. Tak w sensie, może czegoś się nauczyć, może czegoś się dowiedzieć, może coś się pobawić albo trochę odpuścić, poeksplorować życie, świat czy coś. W sensie, żebyś mniej był taki rygorystyczny dla siebie, ale tak, żebyś bardziej realistycznie się określił, co ty chcesz robić i co możesz zrobić. No i tak próbujesz zrobić wszystko, to jest ciekawe, bo to jest fajne. Robienie wszystkiego jest fajne. Nikt mi nie powie, że robienie dużo rzeczy jest słabe, bo ja wiem, że jest fajne. Ale też trzeba trochę jakby poucinać niektóre rzeczy, jak dużo energii zabierają od ciebie i nie jesteś w stanie skupić się na niczym konkretnym i produktywnie spędzić czasu, więc mądrość się kłania, proszę państwa. Trzeba się nauczyć mądrości. Każdy z nas ją ma. Spróbuj minimalizmu i intencjonalnego stylu życia. Jeżeli nie jesteś w stanie żyć w jaskini, to szałas też się liczy. Jest spoko, nie? Spróbuj odpuścić perfekcjonizm i nadmiar oczekiwań. Jeżeli jesteś perfekcjonistą, to zwróć swoją uwagę, że duża część twojego perfekcjonizmu pochodzi ze wstydu i z lęku. I to jest ten rodzaj perfekcjonizmu, który cię męczy i dręczy. I strasznie niszczy twoje życie, bo czyni cię zaniepokojonym i zakompleksionym. Jest ten rodzaj perfekcjonizmu, który jest dobry dla nas, który buduje nasz profesjonalizm, no bo na przykład gdybyśmy poszli do lekarza i on by przykładowo, nie wiem, strzelam, operował nasze serce i podczas operacji wysmygnąłby mu się skalpel i by nas na przykład zabił, a potem by stwierdził, a ja nie jestem takim perfekcjonistą, nic się nie stało, no to nie byłoby zbyt fajne i przyjemne, więc chcemy po prostu, żeby ten chirurg dobrze operował skalpelem. Więc są kwestie naszego życia, w których my też musimy dobrze operować, ale jest pewna przestrzeń, powiedzmy, tego, co nakładamy sami na siebie i robimy to niepotrzebnie, bo chcemy sobie coś udowodnić i ciągle próbujemy nadbudować nasze poczucie wartości. I oczywiście robimy to dla poczucia bezpieczeństwa, bo to jest nasza nadrzędna potrzeba. Człowiek, gdyby miał wybrać poczucie bezpieczeństwa albo szczęście, to wybierze poczucie bezpieczeństwa, ponieważ to jest dla niego fundament istnienia. Więc
warto jest mieć to na uwadze. Jeżeli czujesz się właśnie jak taki perfekcjonista, to spróbuj wyjść ze strefy komfortu i porobić trochę rzeczy tak nie do końca perfekcyjnie i zobacz, jak się będziesz po prostu z tym czuł. Może to będzie wystarczające dla ciebie. Może cię to tak samo uszczęśliwi, jak gdybyś cisnął na maksa i wypruwał sobie flaki. Chociaż to też może być przyjemne. Ja nie mówię, że nie. Tu nie ma jedynej opcji, nie ma jedynego rozwiązania, jak przeżyć to życie. I to jest też jeden z powodów, dlaczego tak czasami trudno jest się postawić w roli nauczyciela, przynajmniej dla mnie. Może po prostu osiągnąłem jakiś poziom masy krytycznej w mojej głowie, w której wszystko zaczyna się kwestionować i samopotwierdzać naraz. To jest, wiecie, jak stan i bytu i niebytu jednocześnie, albo stan istnienia i nieistnienia jednocześnie. Wyższa filozofia! Łapki w górę. Ale mam dzisiaj fazę. Kochani, mam nadzieję, że spędzacie fajny czas. Pamiętajcie o tym, żeby dbać o siebie i się nie zadręczać. Jeżeli czujecie w tej chwili, że jednak chcecie coś działać, chcecie się angażować i potrzebujecie trochę przycisnąć i zapomnieliście o swoich pierwotnych wartościach, o swojej motywacji, o swoim zaangażowaniu, o swoim dlaczego, to zachęcam Was do wzięcia udziału w kursie motywacji, który niedawno stworzyłem. Kurs jest stosunkowo krótki, bo trwa godzina 43 minuty razem ze wstępem i zakończeniem i z bonusowym nagraniem. Ale to nie zmienia faktu, że jest tam masa wartości, masa fajnej wiedzy, uporządkowanej, fajnie zmontowanej, z fajnymi animacjami, z fajnymi przypominaczami, z ćwiczeniami do wykonania, więc jest taki konkret, konkret, konkret. I możecie ten kurs przestudiować, skonkretyzować to, co jest dla nas ważne, zrobić sobie listy z odpowiedziami, położycie sobie gdzieś blisko siebie na biurku, żeby sobie stale przypominać o swojej motywacji, no i po prostu działać i się angażować w życie. Kurs jest dostępny na Udemy, link macie na dole, na mojej stronie internetowej. Jest to stosunkowo też tani kurs, bo chciałem dotrzeć do jak najszerszej liczby publiczności i móc zaoferować Wam jakąś wartość w ramach tego, że mnie wspieracie i chcecie mnie wspierać, bo to jest też dla mnie mega istotne, bo ja mogę robić tą robotę i jednocześnie starać się być coraz lepszym. No i to też jest kwestia tego, co ja chcę Wam dać i co chcę Wam pokazać. Chciałbym, żeby projekt Find Yourself szedł w tym kierunku rozwojowym i jednocześnie akceptującym ten holizm w naszym życiu i świadomość bycia, ale nie chcę, żeby to był, wiecie, coś ale duchowy fanatyzm, kiedy zamykamy się w naszych głowach i nic nie robimy poza medytacją i gadaniem, jaki ten świat jest piękny i fajny, bo są wibracje i wszystko płynie i sialalala, nie? No bo wiadomo, tego typu rzeczy też można w sobie wyćwiczyć, ale życie jest różne, zmienne, chaotyczne i czasami też trzeba wziąć się w garść i ogarnąć siebie i wziąć się do roboty. A kwestia tego, w jaki sposób my chcemy do tego podejść, to jest właśnie ta część subiektywna. I myślę, że każdy i tak musi to sobie jakoś wyrobić. A się rozgadałem. Ale myślę, że to jest ważna kwestia w naszym życiu. Dzięki za uwagę. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym myślicie, jakie są wasze przemyślunki, z jakimi problemami się teraz zmagacie, do jakich wniosków doszliście dzięki COVID-owi, dzięki tej całej sytuacji. W co teraz się angażujecie, nad czym teraz pracujecie, co jest waszym takim mega priorytetem, jeżeli chodzi o wasze skupienie, rozwój osobisty, samopomoc. Dajcie znać, ja z miłą chęcią przeczytam i odpiszę coś od siebie. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Stawcie łapki, stawcie komentarze, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, no to są linki. I trzymajcie się ciepło. Miłego. Elo. Buźka.